Aż poszło, ale kurwa. O! I się jara. Założyłem kapotkę. Idziemy, idziemy, idziemy. No i słyszę tam z krzaków. Peser, peser! Mówię, co za... Jedna za chwilę, za jakiś czas inni. Peser, ja mówię, co to jest peser? Bo ja nie wiem, co to jest peser w ogóle. Ja rozumiem PSM. Pamiętaj słowa matki. Ale peser? Nie mam pojęcia. Mogę wam powiedzieć jedynie, co mi, jakie skojarzenie przyszło do głowy. PSR, pamiętaj słowa rapy. I uważam, że to jest myśl przewodnia. W tym całym PSR. Pamiętaj słowa rapy. PSR. Wiecie, jak to jest? Bo to sobie tutaj tatuowali różnie, nie? I gitole, i nie gitole. A wiecie, jak to z tymi gitolami jest? Na przykład gitowiec, czyli człowiek, nie może śpać, czyli zażywać narkotyków. A jak myślicie? Ilu z tych gipsujących ściany i gipsujących się tak czy siak zażywało narkotyki, mimo że udawali, że są gitolami? No? Także mili, pamiętajcie, PSR, pamiętaj słowa rapy. Czy rapa nie mówił, że Oldra zostanie zatruta? Mówił, że nic z tego nie będzie. Że ryb nie będzie nigdzie. Czy rapa nie mówił, że siemianówka też zostanie wydymana, zniszczona? Mówił. A ostatnio zjebastianek z tym, z Palestyńczykiem, moim kolegą, tak. Chociaż zjebastianek też jest moim kolegą, prawie przyjacielem. Ostatnio nakręcili film i mówią, no to nie YouTube, nie przewodnicy. Nie YouTubowcy, nie załatwili, nie załatwiliśta wy, między innymi? Wy załatwiliśta, wy! Kręcący programy i pokazujący, wy! Zatem, zjebastianku, przestań pieprzyć głupoty, bo ja chciałem cię kiedyś wziąć do programu, żebyśmy poopowiadali o kłusownikach, a ty uciekłeś! Uciekłeś jak rząd w 39 do Zaleszczyk. Przepraszam, przez Zaleszczyki. Zatem, zjebastianku, błagam cię, nie wypowiadaj się w kwestiach, o których nie masz pojęcia. O, o, zaraz będzie zabawa. Aha, piwerko spadło. Hopsa na rolmopsa, musiu. Tak! Widzieliście jakiegoś takiego grilla? Nie? A widzieliście kurtka na wacie? Taki kraj, który stoi na węglu i nie ma węgla? A widzieliście, żeby za Hitlera w takiej biedzie ktoś malował kamienie na czarno i sprzedawał jako węgiel? Widzieliście, że nie? No, ja też nie widziałem, a teraz widzę. A widzieliście kiedyś homoseksualistę, żeby kierował krajem, który niby nie kieruje krajem, a kieruje krajem? No, a widzieliście kiedyś pedofila, który jest pedofilem, na którego są papiery? Widzieliście jakiś taki numer? Nie? Który dymał 14-letnią dziewczynkę i 3 osoby zostały zamordowane, żeby to nie wyszło? No to widzicie, co się dzieje. No. Usnąć, nie pozwól mi, połóż na czoło dłoń, tak to leciało.
ręka, niech dobra twa matko z łezy odpędza. Nie pytaj czemu krzyczę w głos, te bomby lecą na nasz dom. Za chwilę to będzie i w Polsce. Dzięki komu? Dzięki tym banderowcom z sekty żoliborskiej. Za chwilę to będzie i tu. Już wkrótce. Dzięki Jankesom i dzięki Balbinie Kaliguli żoliborskiej i reszcie z sekty będziecie mieli to co ta bydlak narkoman, co z gołą dupą tańczył. On mówi, żeby zrzucić atom, bo oni chcą tego. Jankesi z tym oni chcą, żeby zrzucić na was bobę, tylko i rozumie ta. Będziecie mieli. Moje dziecko nie ma czterech nóg. Dzięki wam to wszystko jest. To samo jest w wędkarstwie, jak i to samo jest i w niszy niewędkarskiej. To przez was to wszystko jest. Przez grzech zaniechania. To co jest najgorsze, że nawet jak spadnie bomba, to by byśmy myśleli, to dla naszego dobra. Mamo! Mamo, mamo! A co wam mama zrobi, jak na waszych oczach będzie się matka paliła? I matka się spali, albo będzie umierała na raka. Przez tych bydlaków sekty żoliborskiej. Rybki żłowić, kurwa! Rybki albo ty, kurwa, z utopi. Pedale pier... Weź im tam rybki, rybki pokaż. Pokaż im rybki, łooo! Rybki albo ty, kurwa...